Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Skyblock. Jak widać, dość dużo sadzonek już postawiłem i pomiędzy odcinkami zrobiłem wytwarzarkę surowców. Oj, tu chyba mi na pewno jedno wielkie drzewo dostałem. I reszta chyba normalna. Z wielkimi drzewami w Minecrafcie zawsze jest problem, bo je trudno się usuwa. Dość długo trzeba kopać w tym drzewie. Więc pewnie później to ogarnę. Też planuję inne rodzaje drzew tutaj jeszcze posadzić, na przykład brzozowe by się przydało. O, i powiem wam jeszcze coś, bo mój topór, bardziej siekiera, jest nieskończona, bo nie wiem, czy to celowo serwer tak daje hojnie graczom, bo jak się klika prawym przyciskiem, jeśli są jakieś uszkodzenia tego, to nie ma żadnych uszkodzeń wtedy. Jakby sam się naprawiał i tak się dzieje. Więc mam kamienny toporek do końca gry. Na tym serwerze. O, i teraz pokażę wam, o co chodzi z tymi surowcami. Dzięki temu, że polewa się lawa na wodę, to się wtedy surowce wytwarzają, bo na odwrót w tym serwerze nie da się. O, i mam tutaj węgiel. Dość ciasny ten. Pewnie mało wydajny zrobiłem. Ten wytwarzacz Stone'a. No i pora wykopać. Później też oprócz tych nowych rodzajów drzew postaram się też załatwić spawner na moby, bo potrzebuję dość sporo expa do dalszej rozgrywki. Oj, trzeba pamiętać, jak się robi spawner z tego typu. Z zbiornikami na wodę, to trzeba zawsze na końcu kamienie z wody brać, bo inaczej jest problem z wydostaniem się później. Tutaj też między odcinkami sobie wytworzyłem stone bricksy. Może postawię pochodnie, to lepiej będzie działać w nocy. Ale raczej nie będę więcej pochodni na razie robił, bo trochę mało węgla mam. Trzeba zalać lawę. I myślę, że teraz zajmę się tym drzewem. Już dość sporo mam tego łuda, czyli drewna. Więc to trochę mi oczywiście zajmie. Cyk, jeszcze tutaj. I myślę, że zaraz drzewo będzie opadać. Już mam 16 sadzonek. Tam widzę też drewno. Okej, w sumie czemu nie? Mogę już zacząć dobudowywać z bruku już w tym odcinku. Na przykład kaktusy już bym mógł położyć, ale mam tylko dwa bloki piasku.
Później też mogę sprzedawać ten bruk. Nie muszę przecież cały czas budować. No i generalnie warto dobudowywać, bo tutaj jak się spadnie na tym serwerze, to nie ma żadnego zapisu straconych itemów. Więc trochę mi to zajmie, aż zrobię wszystkie zabezpieczenia. Kładę sobie bruk, bo się przyda. No, myślę, że to z drzewami nie będzie przeszkadzać. Tam sztuczny las robię. Więc te pole może być bardziej takie pod uprawę roślin. Tutaj jest sklep serweru. I wracam na wyspę. No niestety, tym razem żaden surowiec się nie wydropił, więc nadal kopię kobla. Myślę, że jeszcze dobuduję te platformy brukowe. I jeśli coś z pola wreszcie wyrośnie, to odsadzę jeszcze na tym odcinku. I też mogę znowu te drzewa zebrać. Myślę, że do momentu, aż będę miał 64 sztuki drewna, to jeszcze będę tutaj zbierać. Później to pewnie jakoś ograniczę. I też, jak mówiłem wcześniej, te nowe drzewa spróbuję załatwić. No i myślę, że ostatnie zbieranie surowców zrobię i to będzie już końcówka odcinka. Oczywiście możecie pisać w komentarzu, jakie serie też mógłbym nagrać inne. O, i jeszcze mogę powiedzieć, że w poniedziałek niestety nie będzie odcinka następnego, bo po tym daily, które maksymalnie, czy tam maratonie, jak kto woli,
Będzie przerwa do czwartku z odcinkami, ale raczej nie za długa, więc będę nadal nagrywał w miarę regularnie. Nie jest wtedy znowu żadnych surowców. Pomiędzy odcinkami myślę, że przerobię jeszcze te miejsce do wydobywania stone'a. Też widziałem wcześniej, że dużo licytują rzeczy czasem na tym serwerze. O, na przykład jest dirt, którego mogę kupić. Nie, raczej nie kupię. Czy ostatni raz może? No, chyba on jednak to kupi. Chociaż nie wiem, czy to by mi się opłacało. No i okej, taki oto zaprezentowałem odcinek. Myślę, że to by było na tyle. Do usłyszenia i cześć.